Cześć, cześć, dobry wieczór. Awe wam cydr i tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy wieczór z wróżką, czyli z jednej strony odpowiedzi kart na wasze pytania, ale z drugiej strony również Azalisz, nasz dekret magiczny, do którego jeszcze mamy 2 minuty, więc przypuszczam, że zdążę zrobić jakieś pytanko. Słuchajcie. No, bo chciałabym, żebyśmy się zgromadzili, a w sumie dopiero zaczęłam. Awe Bułowa, tak? Kurczaczki. Kurczaczki. Jesteśmy kurczaczki. Proszę o odpowiedź w filmie Anonimowo. Ja i A rozstaliśmy się 2 tygodnie temu. On trzymał mnie ciągle na dystans i trudno mu było otworzyć się na mnie. Mnie to z kolei bolało i w końcu poprosiłam, abyśmy więcej się nie kontaktowali. Ciągle mam jednak do niego uczucia i zależy mi na nim. A ja wam zawsze mówię, nie róbcie to, na co nie jest tego, na co nie jesteście gotowi, no bo potem jest wróżka ratuj. Moje pytanie, czy on się do mnie odezwie, czy jeszcze będziemy razem? Jakby pani była zdeterminowana do układania sobie życia, to by w ogóle takiego pytania nie było, że tak powiem, czyli za wcześnie pani zerwała. Nie znaczy, że źle pani zrobiła, tylko że do pewnych decyzji dojrzeć niestety trzeba i oby jak najszybciej, ale dobra. Zobaczymy. Znaczy on się może dosyć szybko pocieszyć po relacji, w której i tak nie do końca był zaangażowany. On po prostu nie był. To jest dobry człowiek, ale nie był zaangażowany. Czy wy wrócicie do siebie? Powrotu to ja nie mam. Ja przypuszczam, że prędzej, nie żadne wyjaśnienia, coś tam, tylko prędzej to się po prostu potoczy w niebycie. I tego związku nie będzie. Przy tych kartach ja przypuszczam, że wy, znaczy będzie podjęta próba bycia razem, ale okaże się, że jest tak samo i ani on nie będzie zadowolony, ani pani, tym bardziej, że pani ma w tych kartach złamane serce pokazane, więc myślę, że tak będzie. A związku i relacji na przyszłości nie ma, nie dlatego, że ktoś jest zły, tylko percepcja postrzegania ich, znaczy jedno chce czule, a drugie niekoniecznie i nie da się tego przeskoczyć. Po prostu każdy ma jakąś konstrukcję, jakąś budowę, albo bierzemy z dobrodziejstwem inwentarza, albo będziemy się szarpać, a nie ma co się szarpać ani samej, ani w relacji z nim, aniż by on się jeszcze szarpał na to wszystko. Więc ja tu nie mam powrotów, ja tu mam jeszcze ocieplenie stosunków i podjętą próbę, ale krótko, szybko, nie na temat. Także tak, i wtedy pani zrozumie, że no, jeżeli ten mężczyzna nie zachowuje się tak, jak pani oczekuje od partnera, no to nie będzie się pani godzić na pewne rzeczy. 21 jest, ale jeszcze jednego maila zrobię i zaczynamy dekret. Także słuchajcie, tam już zapalajcie swoje świece dekretowe, dekrecyjne. Pani A, anonimowo. Czy jest szansa na stworzenie szczęśliwego związku z P? Znaczy o szansę nie będziemy pytać, bo szansa to i wpław na Madagaskar dopłynąć jest. Ale zobaczymy, czy stworzycie z P szczęśliwy związek. Nie, nie, nie. Może się to toczyć i mielić, bo faktycznie takiego rach zakończenia ciach nie mam. Ale szczęśliwego związku w ogóle, dlatego że 7 mieczy, złodziej czasu, 3 mieczy, jakieś trójkąty, czworokąty i niestety niekoniecznie 2 osoby do jednej miseczki. No i to długo też trwa, tak jakoś, że niby nadzieja, ale dosyć płonna. Czyli szczęśliwego związku nie mam, nieszczęśliwego też nie do końca, bo to się nie za bardzo rozwija. O, tak to wygląda. Mamy 65 osób, nie wiem, doczekiwać do setki. Nie, nie będę czekała do setki. Wiecie dlaczego? Bo jak jest 21, i ma być 21, to jeżeli ja nie padnę w sensie osoby prowadzącej, bo czasem się może zdarzyć, ostatecznie siedzę z wami codziennie, prawie że, to nie będziemy robić takich, wiecie czego. Dobra, zapalcie świece dekretowe, dekrecyjne i zaczynamy. Ja, urodzona, jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Jestem jego częścią. Jest we mnie jego moc i siła. Tu i teraz wzmacniam swoją energię. Tu i teraz wibruję najwyższą częstotliwością. Tu i teraz przy wsparciu 4 żywiołów, moja aura,
Moje ciała subtelne stają się filtrem i ochroną nie do przebicia, zarówno na planie energetycznym, jak i fizycznym. Nakładam na siebie i swoich bliskich energetyczny płaszcz ochronny. Działam w najlepszej wierze dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Mój płaszcz jest moją zbroją i chroni mnie przed wszelkimi zewnętrznymi niebezpieczeństwami. Ja i moi bliscy jesteśmy bezpieczni i chronieni w ochronnej kuli światła. Nic negatywnego pochodzącego od człowieka, choroby, magii, mikro i makrokosmosu nie ma do mnie i do moich bliskich dostępu. Ja i moi bliscy jesteśmy spokojni i bezpieczni. Ten spokój i bezpieczeństwo promieniuje dalej i szerzej, gdzie tylko mogę sięgnąć myślą. Moją mocą, moją wolą, moją intencją, wraz ze wsparciem czterech panów czterech stron świata, niszczę i wymazuję wszelkie zagrożenia energetyczne, i fizyczne, i mentalne, szczególnie w tym trudnym czasie. Czuję, jak moja energia wzrasta. Czuję, jak staje się bezpieczna. Czerpię energię z nieskończonego wszechświata i przekazuję ją dalej, tak by świat wokół mnie stał się całkowicie bezpieczny. Każdy z nas jest kroplą energii w oceanie mocy. Każdy z nas w zjednoczeniu z mocą czterech żywiołów staje się zdrowy, silny, bezpieczny i spokojny. Razem, tu i teraz chronimy swoich bliskich, swoje otoczenie, swój świat. Wzywamy również Gaję do pomocy. Stań, Matko Ziemio, w naszym szeregu i wspomóż nasze intencje swoją mocą. Bądź z nami. Ześlij nam spokój i bezpieczeństwo. Tak się dzieje, a więc tak jest. Klapnięcie księgi oddzieliło sakrum od profanum. Czekajcie, ja się przesunę, bo już sięgam, gdzie wzrok nie sięga po prostu. A tutaj tak trochę was z boczku widzę. Czekajcie, będę was widziała lepiej. Troszkę was widzę z boczku, to troszkę maile też widzuję. Widzuję, więc tak. Dziękuję wam za bycie, uczestniczenie. Jeżeli ktoś leci, to dobranoc, miłej, bezpiecznej nocy. I pamiętajcie, trzymajcie się, ale nie zatrzymujcie. O, dokładnie. Dostałam, a i o łapkach nie zapominać tam, mało łapek jest. Dostałam termin na egzamin na specjalizację, jest to egzamin ustny. Pytanie go do kart. Czy zdam go za pierwszym razem? Rada ode mnie na polepszenie moich szans. Pyta pani Agnieszka, zobaczymy. Czy zna go, powinna go pani zdać za pierwszym razem od razu. Mamy, ja już wiem, że jestem wróżka, jedno kartuszka, ale to już dołożę, niech już tak będzie. Jaka może być moja rada z tychże kart? Moja rada z tychże kart będzie następująca. Kochana, idziesz w pewności siebie i umiejętnościach, które nigdy nie będą na 100%, ale mogą być zupełnie wystarczające do dobrego zdania egzaminu. I po prostu bez stresu przy cesarzu i królu monet zaliczasz te urzędowe rzeczy przy karcie sądu. No. Także, a wróżka jedną kartuszkę już. Ja naprawdę zacznę tak stawać jedną kartę, jak rozrzucać, że niby dalej tam patrzę, żeby nie było, że jedna karta czy tam coś. Wiecie jak jest. Dobre wrażenie trzeba robić. Ha, ha. Tak, koniec dekretu audycji, początek. Zaczęliśmy 21.1. Znaczy ja nie będę dawała studenckiego kwadransu. Każdy wie 21. No gdyby mnie nie było, to ja zawalam, tak? To wtedy robicie sami na też... Jedna osoba nie pociągnie 24H wszystkiego, w sensie, że codziennie, tak jak wczoraj, święta, 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 dzisiaj też niby święta, ale jestem. Jestem ta ra ta ta ra ta ta ta. Ale jestem. No. Także 21. Dobry wieczór, proszę nie czytać na głos. Czy temu panu uda się odkręcić tę negatywną decyzję i pomoże nam? Dobra, czy uda się? Czy uda się, to jest ważne. Będzie odkręcał, ale czy się uda? Na razie pozostaje to w sferze marzeń. Powiem tak, myślę, że w tych dziwnych czasach akurat wszystkie nawet bardzo wysoko postawione osoby
mają pewne ograniczenia po prostu. Więc nie robić radykalnych cięć ze względu na to, że tym razem się może nie udać, tylko wyczekać lepszego momentu i następnym może się udać, bo tym razem nie bałdzą. Ale to nie, tu nie mam blokady całkowicie. Czasem po prostu musi być odpowiedni czas. O. Aż ty mądrze powiedziałam, nie mówiąc o co chodzi. To jest, mi tak, nie czytać na głos. I weź teraz odpowiedz na pytanie. Weź teraz odpowiedz na pytanie. Dobrze, pani Barbara pyta, czy K ma jakieś do niej uczucia, ale z tego co widzę są dwa maile i czy tęskni za mną. No, pani to rozdzieliła na dwa pytania, to jest, w zasadzie to są na jego odczucia patrzymy, to jest jedno pytanie, kochana. To jest jedno pytanie. Pauzy śpiewane, nie mogę śpiewać, bo mi blokują filmy. Czasem będą. I tak samo się ciśnie na usta normalnie. Dobra. Znaczy to jest bardzo prozaiczny człowiek, który nie bardzo się międli nad swoimi uczuciami, chciałam powiedzieć. Tak jakoś niekoniecznie. Tęsknoty to ja w tych kartach nie mam. Emocje też niekoniecznie. Serce w dziesiątce mieczy jest raczej poblokowane na wydzielanie emocji. On może wydziela feromony, ale emocje niekoniecznie. Myślę, że to nie jest jakieś negatywne ustosunkowanie do rodu ludzkiego generalnie, tylko on po prostu widocznie jest mało emocjonalny, a nawet jeżeli jest, to niekoniecznie partnersko, kobieco-męsko. Natomiast jest dobre pani postrzeganie, dosyć takie życzliwe, rzetelne działanie. Czy to pani wystarczy do stworzenia relacji? Tego nie wie nikt, bo to trzeba czasem na własnej skórze się przekonać. Ale to ja wiem, czy to tęsknota. O tęsknoty nie mam, miłości też nie. Dobre postrzeganie pani osoby na pewno. No to tak. Znaczy jak na kolegę dobrze, jak na miłość średnio, no. Witam. Niedawno miałam urodziny. Czy mogę prosić o wróżbę urodzinową na poszczególne miesiące? Pani Ewa niestety urodzona w marcu. Kochana pani Ewo, ja nawet pani odpiszę, żeby pani nie szukała, bo pani tak grzecznie zapytała, to ja też będę grzeczna, żeby pani całego filmu nie oglądała, bo bez sensu. Kochana, proszę, jaka jestem grzeczna. Pani Ewo, kropka. Układ urodzinowy stawiam 3 dni przed i 3 dni po urodzinach. Także przepraszam. Można? Można? Można. Ja mogę, wszyscy mogą też. Można? Można. Proszę pięknie. Dobrze, pani Beata też mi wysłała, widzę, dwa maile. Aha, bo jeden z potwierdzeniem. Czy kobieta o imieniu S zabiera mi energię, czy to inne osoby? Znów się źle czuję. Znów mam spadek energii, brak sił. Zaraz zobaczymy. Dobranoc, Joanna. Dobranoc, dobranoc. Nie wiem, co za info na szkole, bo że nie patrzyłam. Na czakry można się zapisać. Info na szkole jest. Awe Italia. Sorry, bo ja muszę trochę czat prześledzić. Ale nic, tak, dobra. Okej. Okay. No. Można, można. Czakry są w niedzielę. Więc tak naprawdę na webinar czakralny, który kosztuje połowę tego, co będzie kosztował, można się zapisać. To jest koszt 50 zł. Pisać na ezotarotmałpa@gmail.com. Pod filmami są te maile. To jest mail ogólny. Dorota tam wam wyśle info i jak bogowie pozwolą i internet nie nawali, spotykamy się w niedzielę. Gdyby co nawaliło, to wiecie, przecież to się też człowiek może rozchorować coś. Przewaga online jest taka, że nie zginie się zrobi. No, nie zginie się zrobi, ale myślę, że będzie dobrze. Czemu mam na przykład się rozchorować, albo czemu ma akurat paść internet? No. Dobra, najpierw zapytamy, czy to ta pani S zabiera tą energię? Niekoniecznie. Czy co się dzieje z energią? Zapytamy.
odpłynęła w siną dal. Z lęków i stresu, które mogą być nieuświadamiane, a tkwią w podświadomości dosyć głęboko. Nie widzi pani tych kart, że ja nie bardzo widzę, co wy widzicie, żeby było śmieszniej. O, bardziej. Także bardziej to jest pani wewnętrzna sprawa niż zewnętrzna. Czyli woda, sól, cynamon, sen, trzy razy seks, trzy razy S, sen, seks i co wymyślimy? I se weź kąpiel. Dobra, Charlotta czuje się okropnie samotna. Mężczyźni w relacji ze mną są ewidentnie zainteresowani tylko jednym. Znaczy tak, faktycznie, że to tak często wygląda i należy. Najlepiej jest się do życia ustawić w ten sposób, że jeżeli jest tak, no to albo wchodzimy w takie relacje z pełną świadomością tego, że żegnaj dziadu i zostaw stówę przy łóżku, albo ja ci zostawię, co jest jeszcze lepsza forma, albo po prostu naprawdę proszę przestać czuć się samotną i szukać wartościowego mężczyzny, który oprócz dupy jeszcze poda herbatę, jak pani będzie chora na grypę, no to jest ważne. Czy spotkam w najbliższym czasie bratnią duszę? Złe pytanie, bo może pani spotkać bratnią duszę w postaci, nie wiem, Zyty na przykład, albo Wioli. I to też będzie bratnia dusza, a nie o to szło. By spędzać razem czas na głębszym poziomie. Znaczy, proszę mnie tu nie filozofować, związek ma być związkiem, głębszy poziom przy okazji, jak jest dobrze, ma być po prostu dobrze. Słuchajcie, ja wiem, że ja może tak pewne sprawy tak trochę obcesowo, ale słuchajcie, ja rozumiem, że każdy by chciał połączenia dusz, tego czegoś w oku i w ogóle, a tak naprawdę co jest w życiu ważne? Żeby razem przebrnąć przez ten syf, który jest wokoło, wspierając się, kochając i będąc dla siebie dobrymi. No tak i tak to wszystko wychodzi potem. No. Dobra. Ja ci dam bratnią duszę. Czy spotkasz w najbliższym czasie odpowiedniego mężczyznę do odpowiednich działań? No, och, dla ciebie najlepszych. Tak. No w najbliższym czasie to nie za koniecznie, kochana, bo tutaj fortuna kołem się toczy, a ty ma, jak masz datę urodzenia? No tak, tak bym powiedziała, że przy kapłance to przy 35 roku życia ewentualnie, ale ja ci zawsze będę powtarzać. Po pierwsze, nie wracaj do starych rzeczy i już jest nieźle. Już w kartach mam nieźle. Po drugie, otwórz się na nowe i przerób pewne sytuacje, bo koło fortuny ono od razu nas na szczycie nie stawia. Ono nas na ten szczyt prowadzi. A tam do tego szczytu to tam z jednej strony kąsek, z drugiej strony kąsek może być. Co ja nie krzyczę, bo się najadłam? Pomówienie! Pomówienie, nic się nie najadłam. Kompletnie. Pełna lodówka, nic się nie najadłam. Pomówienie. No i w każdym razie ja myślę, że właśnie przy tej kapłance koło 35 roku życia sobie próbuję znowu liczyć, jestem średnia, jeszcze 2 lata, no i ta kapłanka jest taka dwuletnia. Na tyle umocnisz swoją energię i to jest druga rzecz, którą ci powtarzam. Usiądziesz w miejscu, będziesz miała normalną pracę, będziesz wiedziała, że długo ją masz, że masz towarzystwo, że znasz kogoś, do kogo możesz się udać i z tego towarzystwa wynikną pewne rzeczy i wtedy będzie ten partner. Ja rozumiem poczucie samotności, ale ty masz kobito kupę rzeczy do zrobienia. Nie wiem, kiedy ty będziesz miała na ten moment czas na hopa. Potem, jak już będziesz ukształtowana sama, to się i hop pojawi, no. Wszystko ma koło fortuny, czyli swój proces. Swój czas i swoje miejsce. Mówicie, że nie wywołujmy wróżki pateluszki z lasu. Wy to nie. Niech ja jakieś pytanie doznam takie, że ja naprawdę, ja na przykład rano dzisiaj, to ja siadałam pełna skowronków w głowie do tego. I był od razu żołnierz, ale tu się wyjaśniło z tym żołnierzem. Kto był rano, ten wie, że, że to koleżanka pytała, no to ja poniekąd koleżankę opierdzieliłam. I że faktycznie, że jak nie ten, nie prosił o pieniądze, ale dlatego, że uwaga, ona mu napisała, że jej mąż kontroluje wydatki. Baby, wy nie macie co robić. Jak wy chcecie se chopa znaleźć, to wy się najpierw rozwiedźcie, bo potem klątwy, uroki, złe oko, magia, wróżka ratuj. Trochę uczciwości w życiu chciałam powiedzieć. No ale na szczęście się nie odzywa, więc jest super. No, to się wyjaśniło z żołnierzem, że dobrze nawrzeszczałam. Dobrze, pani Ewa. Chcę pojechać do domu rodzinnego w przyszłym tygodniu. Czy to dobry pomysł, czy się uda? Idę za przykładem wróżki. Znaczy ja też chcę w przyszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu pojechać do domu rodzinnego. Ale wymyśliłam sprytnie.
że nie powiem kiedy. Znaczy, nie wolno jeździć, bo nie wolno się poruszać, ale gdyby sprawdzić to energetycznie, a tylko energetycznie, nie fizycznie, bo nie wolno jeździć, to ja i tak to znaczy nie mam niebezpieczeństw na trasie typu wypadki, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. No, ale nie, siedzimy w domu, hashtag zostań w domu. Siedzimy i nie szukamy guza, aczkolwiek energetycznie tylko azalisz, w kartach guza nie mam. Dobra, pani Anna zapytuje, czy jak byłam z M, to on mnie zdradził? W sensie spał z inną kobietą, jak byliśmy razem. A czy da się to zrobić? Oczywiście, że tak. Iwona mówi, że u niej wieje. Tutaj też jest wichir, wiatr. Aweleokadia. No jest, jest, jest. Ale nie było jakoś wyjątkowo zimno, żeby jakieś lodowatości była. Graszka mówi, znowu obejrzałam wabanki z Lahora, zamiast zająć się czymś pożytecznym. Graszka, co jest pożyteczniejszego od usadzenia dupska i obejrzenia fajnego filmu? No proszę cię, co? Koty jeść wołają. Co, przesprzątasz mieszkanie, za tydzień będzie tak samo? Graszka, przemyśl. Są pewne rzeczy, które wiesz. Powiadomienia na filmach, taki dzwoneczek jest. Jak nawet masz go klikniętego, to go odkliknij, kliknij raz jeszcze i pokazuj wszystkie. A i tak nie będzie pokazywało, ale... Dobra, patrzymy, czy zdradził. Nie. Nawet jeżeli miał okazję, a miewał, to że tak powiem, bo pani pyta, czy spał, tak? Czyli ja to zawsze wrednie zamieniam na to, czy włożył. No nie włożył. Nie. No nie, po prostu nie. Zdrada ma dla mnie różne wymiary, natomiast nie włożył. A mógł. Ha! I to ile razy? I to z iloma osobami? Mógł. Ale nie. A co się w głowie roiło, to już swoją drogą przy tych kartach. Natomiast głowa. Głowa bywa różna. Pani Ewelina prosi o układ na maj. Już patrzymy. Kto oglądał Fran Tomas? Który dzisiaj wszedł? 17. Ale tytuł? Nie powiem. Ale nie, jutro będzie spal ten dziennik. Bo spalałam zeszyt rytualny. Z waszymi rytuałami. Spalałam. Ogień pięknie charchnął. Także naprawdę. Dobra, rozkład na maj, Ewelina. W sprawach zawodowych mamy wyjaśnienie pewnych tajemnic, nieporozumień, niesnasek i umocnienie pani pozycji na zasadzie, a nie mówiłam. A, te potrawy były. No tak, malowanie jaj. No tak. W sprawach emocjonalnych to też pani świeci, błyszczy, dzwoni, swoje przewalcza, jeszcze dobre informacje zbiera i rozsiewa. Może szału miłosnego niemal, przynajmniej ustawienie wszystkich do pionu to stanowczo. No i się wyjaśnia, czemu cesarzowa w energii. I karta brama, czyli tak naprawdę troszeczkę w maju będzie pani inna ja. Na zasadzie, no spitole, jak coś nie będzie tak, jak być powinno. No, wielkanocne potrawy, tak, wielkanocne potrawy. Jutro będzie spal ten dziennik, a pojutrze nie wiem, czy coś będzie, bo mam chyba 5 minut nagrania. Dzisiaj to po prostu już tak nic nie robiłam. Tak nic nie robiłam, oprócz tej kawy, no ale kawę macie, tak? No przecież nie będę kawy. Już tak nic nie robiłam, że nawet nie miałam co nagrać. Maseczkę zrobiłam, nagrałam. No. Makaron kolorowy, zacny. W smaku, no makaron jak makaron, ja nie jestem fanką kusek, w tej sałatce lubię, ale kolorowo jest. Świat staje się piękniejszy. No. Ciamkanie nocne bywa, zdarza się tak.
Niestety. Zresztą to jest stara, dobra, wiśniowa tradycja. No, cyciankacz. Dobrze, pani Aleksandra pyta, proszę o rozkład kart na pytanie, czy te skontaktuje się ze mną. Ok, szukamy karty informacji. Zobaczymy. Nie wiem, czy ja mam brudny obiektyw. No, chyba mam brudny obiektyw. Czy ja mam. Znaczy, wyczyściłabym was piżamą. A może was wyczyszczę czym innym, czekajcie. No. Szczek powinien mieć takie szmatki. Dobrze, czy się odezwie? Karty informacji. Czy dzisiaj w ogóle wszyscy mieli? Wczoraj był święta, dzisiaj dzień lenistwa, nie? Papa zioło. Papa, papa. Pa. No, od razu pierwsza karta jest informacja. Tak, odezwie się. Tylko, że wie pani, odezwie się, a jestem normalna albo cokolwiek. To są dwie różne rzeczy. Ale pyta pani, czy się skontaktuje. Tak, skontaktuje się. Tak, może to ułoży trochę energię, ale też pani spojrzy na ten kontakt troszkę z innej perspektywy i myślę, że warto jednak swoje mieć ugruntowane pojęcie o tym, jak powinien się skontaktować. Bo sam kontakt to jeszcze jest mało, ale tak, wydaje mi się, tak, no pierwsza karta kontaktu. A tak pytamy. O matko, proszę o odczytanie przekazu snu. Paliło się mieszkanie mojego wujka, jego w nim nie było. Było dwaj synowie, kazałem zadzwonić na straż. Znaczy ogień to złodziej się mówi, tak? Byłam tam z synem i kuzynem, zeszliśmy na dół. I to ten ogień złodziej, to u mnie to się sprawdza jako żywo. Nawet jeżeli mi niczego nie ukradną, bo już mam oczy dookoła głowy po prostu przez miesiąc, dwa, trzy, jak mi się ogień śni. Nie jest to na szczęście często. To po prostu wiem, że mogłam coś zostawić, zgubić, dać się okraść. Rozumiecie, że to wiadomo, że się coś ominęło, ale oczy dookoła głowy. Z dołu patrzyliśmy, jak ogień wychodzi przez balkon. Przyjechała straż, dała komunikat, by odsunąć się, bo blok się zawali i tak się stało. Dostałam później wiadomość w szpitalu, że mój brat i ten kuzyn, z którym zeszłam na dół, a brata przecież tam nie było, chcąc jechać do szpitala, weszłam do WC, podczas siusiu zobaczyłam, że bardzo leje się ze mnie krew, obudziłam się. To się może przy krewnych dziać, jakieś plotki, które mogą zburzyć stare struktury, ale zobaczymy, co w kartach. Karty czasem mądrzejsze niż człowiek. Faktycznie to może dotyczyć bliskich osób, krewnych, niekoniecznie rodziny, bo rodzina to wiecie, to może być zięć, a krewny to jest syn, córka, ojciec, matka po krwi, tak? Może dotyczyć spraw finansowych, które mogą zostać niestety oplotkowane i potem niechcące zburzone, przy czym ostrzegać wszystkich o niepożyczaniu w żadnej formie nikomu ani znikąd, bo to będzie tyczyło jakichś spraw finansowych, wieża, budynek, finanse, ogień, złodziejstwo jednocześnie i to nie dlatego, że ktoś może chcieć ukraść, a na przykład może, nie wiem, umrzeć i nie spłacić. Może tak być? Także ostrożnie na tym poletku. Boże, ja mam tutaj normalnie dziwne pytanie, poczekajcie, zobaczę, czy już nie odpowiadałam, bo jest na tyle dziwne, że... Aha, dobra, nie odpowiadałam, tylko okej. Pani Ewa zapytuje, pani Ewo, zawsze poproszę z pani datą urodzenia, bo przypuszczam, że to jest imię partnera, data partnera. Czy partner mnie kocha? Partnerka. No dobra, już zobaczymy. Jak to śnieg i grady pada? Gdzie? Bo mi zniknęło. Czy jesteście tam? Czy wywaliło mi audycję? Dobra, czy partner kocha? Znaczy w ogóle co czuje? Co ma w głowie? Stabilizację, pojęcie, poczucie bezpieczeństwa, przyjaźń. No takie rzeczowe i życzliwe karty. Sercu, a z pucharów miłość. O, jesteście, dobra, dzięki bardzo, dzięki. A w działaniu może drobnymi kroczkami jakoś do przodu. Znaczy, rzetelnie to wygląda. To wygląda rzetelnie, to się wszystko może rozwijać w dobrym kierunku. Ja rozumiem, że do tanga trzeba dwojga.
Pani też musiała być w porządku wobec stanu, wiadomo, ale wygląda ok. Pani Ela prosi o rozkład ogólny kart na ten tydzień. Jako, że się poniedziałek kończy, więc tylko dziewięciokartowy. No, mój kot zaczął jeść, mama mówi. Bo jesteśmy na łączach, jak tam się wnuczka zachowuje. No. Dobra, ten tydzień. W sprawach zawodowo-finansowych, nawet, znaczy trzeba trzymać kręgosłup moralny i formę własną, bo bardzo dużo rzeczy uda się zrobić w dobrej formie i takich zadowalających, ale trzeba ten królową mieczy, czyli ten kręgosłup moralny mieć posiadać. Jak nie kijem to pałą, a jak nie nisko to wyżej i wszystko się uda zrobić. Sprawy emocjonalne wyglądają na ten tydzień kiepsko, bo mimo, że pani będzie miała dobre samopoczucie, to ludzie emocjonalnie związani z panią mogą być mało życzliwi, mało pozytywni i w zasadzie trzeba się będzie odizolować dla świętego spokoju. Energetyka na pewno wzrośnie pod koniec tygodnia, bo jak już się uda zrobić różne rzeczy, to ta energia tutaj wyzwala całą moc i siłę. Ale od początku tygodnia, czyli w sumie od dzisiaj łamane przez jutro, szału nie ma. Także tak to wygląda. Tutaj Basia już drugi raz mnie pyta, czy ten Ka się z nią skontaktuje. Król mieczy był kontakt. Trójka mieczy była. Trójka buław i coś tam jeszcze, co mówiłam, że kontakt kontaktem, ale formę trzeba trzymać, bo ten kontakt może być różny. Rozkład urodzinowy dla pani Aleksandry mającej urodziny sprawdzam w tym terminie, w którym karty postawię. Dobra, czyli 3 dni przed, 3 dni po jesteśmy. A jutro co do pracy? Bo szkoła to od środy, nie? Szkoła od środy. A, w ogóle chciałam z ogłoszeń parafialnych jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś wysłał jakąkolwiek informację na VIP-a, to nie ma szans, żebym odpowiedziała i dajcie mi jeszcze ze 2 dni, bo dostałam miliard pierdylion wiadomości, których nawet, ja przepraszam Was mocno, ale mi się zablokował Messenger 4 razy. Ja wszystko usuwałam w archiwuj. Więc jeżeli ktoś ma coś ważnego, to za 2 dni poproszę, bo tak naprawdę ile razy zostałam oblana wiadrem wody i dostałam zajączków i jajeczek, to jest bardzo miłe, dlatego ja nie mówię nie wysyłajcie. Bo to jednak jest jakiś gest, niech będzie. Natomiast po prostu mam przyblokowanego Messengera. No, także jakby ktoś na VIP-y, to umówmy się dobrze po świętach, nie? Bo tam jeszcze, ja nie wiem. Dobra, układ urodzinowy. Aleksandra. We w kwietniu dobrze dokonane wybory i nowe nowości, które mogą być pożyteczne. W maju mamy bardzo silną pani energię do zrobienia wszystkiego, co możliwe, ze wszystkim. A w czerwcu jeszcze pomogą wyżej postawione osoby. Lipiec da pokonanie trudności i wielkie możliwości, a sierpień wkładam, wyjmuję i w koło się toczy, ale w dobrej, spokojnej formie. We wrześniu mamy ustabilizowanie finansowe, bytowe, trochę mało rozruchu, ale z kolei gruntowanie pewnych rzeczy. Dobre wiadomości. Wiadomości urzędowe w październiku, listopad smutny, grudzień w zawieszeniu, 2 ostatnie miesiące emocjonalnie niezbyt dobre. Koło fortuny z kolei startuje w styczniu, już będzie nakręcać dobrą energię, zmiany wszelkiego rodzaju będą miały miejsce w lutym, a życzliwe osoby oraz może to być apsztyfikant w krzaczorach w marcu się pojawia. Co się Karmoli stało? Niewiele. Tęskni. Wiecie, no, mama. Mama pilnuje domu i pilnuje kota. Chciałam, żeby te runy były bardziej. Gdzie ty się fokusujesz? Coś widać. I chwas wpisać w Google. Pierwsza runa. Naprawdę. Tiwas będzie druga. Może będzie. No taka szczałka, że. Coś tam może widać. I Issa, czyli badylek, patyczek. Karmulce nic się nie stanął, karmulka ma się jak najlepiej, no.
Mama mieszka z kotem teraz, bo to wiecie, że mama kot, mieszkanie kot, pilnowanie wszystkiego. A kot smutny był, dzisiaj podobno już znormalizowała się, więc... O, a teraz to się fokusujesz nie wiadomo gdzie, tak? Dobranoc tym, co idą, bo oczywiście nie zauważyłam, bo tak jak mówię, mam po tej stronie monitor, po tej stronie czat, na środku karty jeszcze muszę omijać statywik, także wiecie jak jest. A, że kot na grillu zjedzony będzie z tego vlog. No. Nie, w panierce, tak? Kot już w panierce. Pani Janno, pytałam kiedyś Panią o kolegę, który dosyć często mi się śnił. Od dłuższego czasu nie śni mi się wcale, a za to jak zaczął się śnić, to 4 dni pod rząd. Tak jest bez sensu. Powiązanie energetyczne, nic niezwyczajnego. Chciałam zapytać, czy ja się temu Panu również śnię? No takie ciekawe pytanie, Pani Beaty. Myślę, że Azamisz, tak. Tak ładnie. A i coś mnie ugryzło. Dobra. Z pieczarkami koniecznie. Nie, ja to tylko jako kota, to ja bym... Kotu to ja bym nic nie zrobiła, ja tylko dzieci i to jeszcze lokalne. Bo są najbardziej słodkie, tak? Wie pani co? Powiem tak. Szału może nie ma z tymi snami. Kobiety bardziej pamiętają sny. Przeważnie statystycznie. Aczkolwiek tak od czasu do czasu przy tych kartach to mu się pani tam śni. To owszem, to owszem. Dzień dobry, ja i S. Co się wydarzyło tak naprawdę w tej relacji i co powinna zrobić dalej? Pyta pani Anna w sumie, ale co się naprawdę wydarzyło? Mój to Panie Boże. Ten najbardziej ciekawy z bogów. Jak to w ogóle, co się wydarzyło w relacji? Znaczy ja mogłabym jakby to jakoś, co było przyczyną, ale czego? To jeszcze można by... Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Nie wiem, spróbujmy. Rodzaj wyzwania jakiegoś. Dobra. Mam tutaj 3 karty domu i rodziny, więc myślę, że w tej relacji mogły wydarzyć się jakieś zobowiązania rodzinne i wszystkie takie, znaczy nieodcięte pępowiny. To się mogło wydarzyć, czyli synuś, mamusi, tatusia, siostrusi, nie wiem, na tej zasadzie pępowina i rodzina, to się pokazuje, to się wydarzyło. Co powinna zrobić dalej? Znaczy, ja postawię karty, ale powiem tak, jak zwykle, bez kart, że przede wszystkim mówimy, czego oczekujemy, odsuwamy się krok w bok i patrzymy, czy partner reaguje, bo jeżeli nie reaguje, nie odetnie pani pępowiny za wuja pana. Dobranoc, kto tam leci? Dzięki za zdrówko. Co powinna pani zrobić? Poinformować, odciąć i przeczekać, zobaczyć, czy facet wyjdzie z tego zamieszania i stanie jak facet na wysokości zadania, czy dalej będzie pieskiem gończym swojej rodziny. Tyle. To się naprawdę mogło wydarzyć. Rodziny, środowisko, no ale rodziny, bo to są 3 rodzinne karty. Dobra. Kochani moi, buziaki wam ślę. Jutro pewnie nie będzie tyle, żeby maili, żeby rano zrobić. Coś tam z jakimś programem wejdzie, coś tam. No ale przy dobrych wiatrach, czyli działającym internecie i niepadniętej wróżce, spotykamy się o 21 na znowu naszym dekrecie i na naszych mailiczkach. O, dokładnie tak. Także buziaki dla was. Do zobaczenia.
miłej nocy. Pamiętajcie o lajkach, łapkach, umieszczanych linkach gdzieś na jakichś stronach, jeżeli chcecie wspomóc kanał, bo to bardzo kanału pomaga. Jeżeli jest więcej tego wszystkiego, ktoś zobaczy, obejrzy, może powie, jaka durna baba, a może powie, mądrze gada. Zawsze to warto. I buziaczki, i do zobaczenia, i papatki, i dobranoc.